Witam Państwa serdecznie w jedynym grudniowym wydaniu Artefaktów. Dzisiejszy film będzie poświęcony Jerzemu Kosałce, który jest, nie będę tego ukrywał, moim serdecznym przyjacielem i członkiem, założycielem grupy Luxus. Gdy razem zaczynaliśmy studia i zaczynaliśmy pracę nad tym, co się nazywa sztuką, przyświecały nam ideały najwznioślejsze. To znaczy, nikt tego nigdy nie mówił wprost, ale od dzieciństwa byliśmy wychowywani na tradycji romantycznej sztuki i każdy po cichu marzył w skrytości serca, nawet tego być może przed samym sobą nie formułując, że kiedyś zajmie miejsce takich wieszczów kultury narodowej jak Jan Matejko na przykład. Jerzy Kosałka osiągnął to. Jest artystą podręcznikowym. Tutaj mam przy sobie podręcznik do klasy ósmej, do języka polskiego pod tytułem To lubię. Tak wygląda okładka. I w środku na stronie 134, obok znanego wiersza Władysława Broniewskiego pod tytułem Żołnierz Polski, znajduje się praca Jerzego Kosałki Plan bitwy pod Kłobuckiem. Jerzy Kosałka jest jedynym znanym mi artystą podręcznikowym. Ten program jest hołdem złożonym temu wielkiemu dolnośląskiemu artyście. To długa sprawa z tym Jurkiem. Ja mam bardzo długą historię z nim, która liczy już właściwie, już można powiedzieć, kilkadziesiąt lat, bo 26. Jak wsiadłem do pociągu dzisiaj w Kłodzku, to pomyślałem sobie, że warto by coś pomyśleć na ten temat i zasnąłem. Jak się zbudziłem, to jacyś faceci mówili, już Wrocław. Tak się złożyło, że zostałem artystą. Wiesz, w pewnym momencie zauważyłem u siebie taką potrzebę zmieniania tego, co mnie otacza. Przestawiania, zmieniania. To taka potrzeba jest, która jakby jest poza mną. Bo nawet jak nie robię takiej pracy, która się nazywa artystyczna, to znaczy nie siedzę w pracowni i nie pracuję nad czymś, tylko jadę autobusem, jadę tramwajem, to bardzo często się tak zdarza, że łapię się na tym, że coś kombinuję. Rzeczywistość jest jakimś bodźcem, rzeczywistość jest jakąś taką składanką już poukładaną i w pewnym momencie czuję taką potrzebę, żeby tą składankę trochę poprzestawiać. Jesteśmy w tej chwili w sklepie na stoisku mięsnym, gdzie ta pani sprzedaje szynkę. Ale nie jest to normalna szynka. Ta szynka nazywa się seks szynka. Ten obiekt jest krótką opowieścią o świecie konsumpcji, o konsumowaniu miłości, konsumowaniu seksu. Jest też opowieścią o potrzebach, tęsknotach za miłością piękną, miłością romantyczną. Czasami dochodzę do wniosku, że to wszystko gdzieś wychodzi poza obręb sztuki. I to nie mówię w tym sensie, żeby kokietować, że ja poszerzam obszar sztuki, tylko to się dzieje troszkę z innej
perspektywy. Ja bardzo często odnoszę się już do gotowych zjawisk w sztuce. Jest to jakby opowiadanie o sztuce. Nawet nie bałbym się użyć takiego określenia, że są to felietony o sztuce. To bardzo często zahacza o obszar na przykład socjologii, o obszar społeczny, o obszar socjotechniki. Także jest to taki obszar, który zahacza bardzo często o sztukę, ale myślę, że gdzieś tak z boku ją umiejscawia gdzieś się z boku. To jest rzeźba, która służy do zbierania pieniędzy. Nazywa się cyberrumunka, czyli cybernetyczna rumunka. Składa się, jak widać, z listwy boazeryjnej, ze starego Walkmana, z listwy montażowej i z plastikowej rączki. Cybernetyczna rumunka ma dwa biegi, dwie prędkości. To jest jedna prędkość. Można zmienić na drugą prędkość. Wygląda to w ten sposób. Myślę, że sprawa estetyki w tym momencie jest mniej istotna. Tu to, co komunikat, który chciałbym przekazać, wydaje mi się, że mieści się bardziej w sferze emocjonalnej. Najważniejszy jest przekaz i używam, jeżeli chcę, środków, które nie są estetyczne, bo to nie jest sztuka do oglądania. Tak bym chciał przynajmniej to, co robię, tylko sztuka do przeżywania. Sztuka Jerzego Kosałki jest określana przez wielu krytyków jako ironiczna. A nawet posuwają się do tego, że niektórzy mówią dowcipna, mówią taki dowcipny człowiek. Ja uważam, że to jest kompletna bzdura, jest to obraźliwe dla artysty. Uważam, że postawa Jerzego Kosałki jest postawą heroiczną i bardzo bezkompromisową. Jest to postawa wbrew utartym prądom i wbrew oczekiwaniom różnych pańć, krytyków, pisarzy, różnych osób, które uważają się za mądre i przebiegłe. Trzeba być bardzo odważnym, że całe swoje życie i całą swoją działalność artystyczną rzucić na szalę i zdecydować się na to, żeby robić rzeczy nie podobające się komuś, nie rzeczy, które mają zaspokoić czyjeś płaskie pusta i czyjeś głupie poczucie humoru, ale cały czas drążące najistotniejsze problemy, z którymi się spotykamy. Ja bardzo się cieszę, jeżeli słyszę, że to, co robię, jest dowcipne. Nie chciałbym być smutnym artystą. Myślę, że dowcip to jest takim pierwszym momentem załapania kontaktu z widzem. W momencie, gdy spotykasz drugiego człowieka, chcesz mu coś przekazać, a on na to reaguje uśmiechem, no to jest okej. To już jest pierwszy taki moment do fajnego dialogu. Wydaje mi się, chciałbym, żeby tak było, żeby te prace, oprócz tego dowcipu, miały jeszcze drugie dno. Bardziej refleksyjne, bo no taki jest mechanizm powstawania tych prac. To przede wszystkim jest refleksja, a dowcip jest tylko pewną formą. Słynny włoski artysta multimedialny Leonardo da Vinci stworzył kiedyś rysunek, który zawierał kanon idealnego człowieka. Ja też czasami chciałbym być idealnym człowiekiem. Przynajmniej czasami próbuję. Dla mnie ideał artysty to przede wszystkim taki artysta, który nie jest konsekwentny. Konsekwencja u artysty to dla mnie śmierć, bo artysta, który w pewnym momencie znajduje metodę i zaczyna być konsekwentny wobec tej metody,
to już umarł. Dlatego tak mocno w głowie siedzi mi problem Opałki. Od pewnego czasu fascynuje mnie postać Romana Opałki. Roman Opałka to jest taki malarz, który od kilkudziesięciu lat maluje właściwie jeden obraz. Zmieniają się tam tylko cyferki. Ten obraz to właściwie niezliczona ilość cyferek liczonych po kolei. Dla mnie to jest taka postawa, której do końca nie rozumiem, ale ona mnie fascynuje. Właściwie nie wiem, czy Roman Opałka jest geniuszem, czy wariatem. Zrobiłem taką pracę, która się nazywa Kosałka, Opałka, dwa kije. Ja najchętniej się przyznaję, jeżeli chodzi o określenie tego, co robię, to najchętniej przyznaję się i utożsamiam się z takim sformułowaniem jak obiekt. To jest taki termin, który mi najbardziej odpowiada, najbardziej mi pasuje. Bardzo nie lubię słowa instalacja z tego powodu, że uważam instalację za już bardzo wyrafinowany gatunek sztuki. Instalacja jest dla mnie bardzo trudną dziedziną i chyba nie czuję się na siłach. W tej chwili jesteśmy w krainie instalacji. Tu obok mnie jest instalacja wodna, tu jest instalacja elektryczna, tam wyżej instalacja gazowa, instalacja ciepłownicza. Natomiast tu jest instalacja wodna elektryczna. Z tą instalacją poświęcam wszystkim swoim kolegom, artystom, instalatorom. Niewiele wiem o Jerzym Kosałce, a to, co wiem, to właściwie jest bardzo niejasne. Nie bardzo wiem nawet, czy z nim studiowałam. Zawsze myślałam, że z nim studiowałam, że byliśmy na jednym roku w pracowniach sąsiadujących ze sobą drzwiami, ale okazało się, jak twierdzi Jurek Kosałka, że wszyscy z jego roku albo wyemigrowali, albo nie żyją. Nie bardzo wiem też, gdzie Jurek tak naprawdę mieszka. Jakiś czas temu spotkałam go w tramwaju linii 23. Był ubrany na biało, cokolwiek zmarznięty. Przywitaliśmy się i na moje pytanie, gdzie jedzie i w ogóle co słychać, właśnie jadę do Wiednia. Po jakimś czasie znowu spotykam go w tramwaju linii 23. Mało tego, na tym samym przystanku się spotkaliśmy, na placu 1 Maja i na moje pytanie, co słychać i co u niego, oczywiście nie muszę dodawać, że znowu był ubrany na biało i lekko przemarznięty, Jurek odparł, że właśnie jedzie do Wiednia. Także nie wiem nawet, gdzie Jurek naprawdę mieszka. A, doszły mnie słuchy, że ma on swój pomnik. Ma on swój pomnik, który to pomnik wystawił mu jakiś naród. Ale nie bardzo wiem, jaki to naród wystawił mu pomnik i gdzie bym mogła ten pomnik zobaczyć, tudzież być może jakieś złożyć kwiaty. Także to chyba koniec moich opowieści o Jurku. Być może, jak pojadę do Wiednia, to spotkam Jurka w tramwaju numer 23. Ten obiekt jest połączeniem łóżka szpitalnego, nagrobka i kabiny hibernacyjnej. W środku leży Chrystus. Całość nazywa się Homo Hibernatus. Chrystus w tym momencie miał być symbolem wartości duchowych.
żyjemy w wielkim chaosie. Szukamy tych wartości. Jesteśmy pogubieni. Nie wiadomo, gdzie one są. Czy jeszcze istnieją? Czy gdzieś są odłożone? Czy można je wskrzesić? Działalność Jurka Kosałki przypomina mi działalność hakera, który włamuje się po prostu do systemów publicznych, prywatnych, podszywa się, zmienia kody. To, co robi ze znakami Coca-Coli, papierosów R1, to, w jaki sposób ingeruje w historię szkolną, mam na myśli tutaj Bitwę pod Kłobuckiem, dzieło, które zostało opublikowane w podręczniku do historii bodajże, to jest wszystko bardzo dowcipne i śmieszne. Mamy tutaj okazję prześledzić na kilku przykładach sposób, w jaki artysta haker włamuje się do systemu publicznego. Nie jest to bynajmniej reklama znanego skądinąd napoju, ale reklama zupełnie innego produktu. Pójdźmy dalej. To, co widzimy, jest chyba powszechnie znanym wizerunkiem swojego czasu, dosyć widocznym na ulicach. Spróbujmy zobaczyć, co artysta zrobił z tym billboardem. Hasło dnia: palę, bo piję. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać nad takim problemem. Czy artysta może funkcjonować w przestrzeni społecznej, w przestrzeni publicznej, nie uprawiając sztuki? Jednym z pomysłów było to, żeby nazwisko artysty znalazło się już w gotowych ikonach, które spotykamy w rzeczywistości. Wiadomo, że na przykład reklama ma taką bardzo silną, wręcz rażącą siłę oddziaływania, przynajmniej na mnie. Reklama jest to, co spotykamy na ulicach, bardzo agresywna. Zwracam uwagę na reklamę, bardzo mnie to absorbuje, zauważam ją, czytam i myślę, że ma duży wpływ na to, jak się zachowuje. Często przewoziłem Jurka rzeczy w tym samochodzie, w którym teraz jesteśmy. Jerzy, jego cały dobytek to taki duży karton i gitara. Stara gitara, którą sobie kupił w komisie. Nie wiem, czy wam zagrał coś na tej gitarze. Zna jeden kawałek. Ja zajmuję się produkcją przedmiotów o charakterze artystycznym. To są takie kinkiety. Między innymi takimi kinkietami. I umieściłem Jurka, zdjęcie Jurka opartego o armatę jest treścią takiego kinkietu z cyklu Artyści Dolnego Śląska. Miałem taki pomysł, myślałem, że w sumie coś można byłoby zrobić dla tych artystów Dolnego Śląska i umieścić ich na trwałe w takich praktycznych przedmiotach, jakim jest też kinkiet. Zacząłem to jedyną, jak na razie, jedynym artystą, który jest umieszczony na tym kinkiecie, jest właśnie Jurek. Sztuka jako autoterapia, tak. To bardzo bliska mi idea.
bardzo często cała ta moja działalność jest właśnie traktowana w ten sposób, autoterapeutycznie. No niestety, przede wszystkim mam na uwadze siebie. Ten pomnik wykonałem osobiście, własnoręcznie. Zaletą tego pomnika jest to, że każdy sobie może go zrobić sam. Wystarczy trochę płyty paździerzowej. Ten pomnik wygląda w ten sposób. Normalna płyta paździerzowa, oklejona folią, dostępną w każdym sklepie z tapetami. Ta folia wygląda w ten sposób. Litery można zamówić u odlewnika. Można sobie zrobić je z blachy, ze styropianu, z dektury. Zależy od sytuacji finansowej. Pomnik był chyba taką pierwszą pracą po bardzo długiej przerwie. Po bardzo długiej przerwie, w której bardzo mocno się zastanawiałem, czy to, co robię, ma sens, czy jeszcze się tym zajmować. W pewnym momencie stwierdziłem, że to już nie ma sensu, bo to, co robię, nie zadowalało mnie. To było związane z tym, że bardzo mocno siebie zdeprecjonowałem, tak wewnętrznie, sam siebie, nie tylko jako artysta, ale też jako człowieka. Ale nastąpił przełom, bardzo mocny, gdzie uwierzyłem w siebie i w to, że mogę coś robić. I efektem tego przełomu był pomnik. Postanowiłem wybudować sobie pomnik w hołdzie swojej genialności. Myślę, że Julek szuka człowieka w sobie, w bliźnich, w adresatach swojej twórczości, no i w całym tym ludzkim świecie, w którym zarówno on, jak ja, jak wszyscy bytujemy. To chyba wystarczy, co?